To teraz ja wybieram ubrania, a nie ubrania mnie, więc jakby jest taki luksus, powiedzmy, z perspektywy kobiety. Efekty są widoczne, bo ja schudłam 20 kilo. Życie się odmienia, człowiek nabiera pewności siebie, wie jak zjeść, wie co robić, żeby sobie nie zaszkodzić, a tu w programie uczę się wszystkiego. Przystąpiłam do programu, bo zaczęłam się po prostu jakoś tak trochę gorzej czuć w swoich ubraniach. Pierwsze efekty zaczęłam widzieć bardzo szybko, praktycznie już po pierwszym miesiącu. Było to zwłaszcza widoczne bardzo po ubraniach, które od razu zaczęły się robić bardzo luźne. Dzieci, które obserwują, co ja robię i zaczynają same ze mną ćwiczyć, dołączają. To jest takie super, super miłe i super fajne, bo nie słowa, a czyny. Bardzo dużą zmianą, jaką zauważyłam, jest to, że ja sama z siebie jestem zadowolona, że to robię. Że robię coś dla siebie, że robię coś, co będzie miało skutek i wpływ na moje przyszłe życie, na moje zdrowie, na mój mental i na moją fizyczność. Od przystąpienia do programu schudłam 10 kg, a w obwodach już nawet nie wiem ile, 60, może nawet 70 cm. Samopoczucie jest dużo, dużo lepsze, pełny optymizm, no po prostu przemiana zmieniła mnie na inną osobę w 100%. Efekty pojawiły się dość szybko. Okazało się, że nawet osoba, która jest tak zajęta jak ja, która pracuje na pełny zegar, mam też dyżury nocne, więc zdarza mi się nawet 2 razy w tygodniu mieć dyżury. Ale mimo wszystko, mimo tych różnych zajęć, byłam w stanie wpleść jakby w mój harmonogram ćwiczenia. To jest przyjemne, tak jakby mi ktoś dodał w grze komputerowej jakichś punktów w życia. Że nie musisz rezygnować z Prosecco. I pomyślałam, kurczę, nawet nie chodzi o to Prosecco, ale o takie fajne podejście do sprawy diety, że to może nie być katorga, i może być fajnie. Nagle mi myśl naszła, nie wiem skąd, że najlepsza inwestycja to jest inwestycja w siebie. Byłam tak zaskoczona, że dopiero wpadłam na to po 47 latach, że najlepiej zainwestować w swoje zdrowie, nie można oszczędzać na tym, w swój rozwój duchowy, w rozwój fizyczny, że to są nieprzecenione rzeczy, że te wszystkie materialne rzeczy, torebki, buty, samochody, to się wszystko psuje, my to wyrzucamy, ktoś nam może to ukraść, a to, co wypracujemy, takiego niematerialnego, zostaje z nami do końca życia. I chodziłam z tą myślą przez całą sobotę. Najlepsza inwestycja to w siebie i stał się cud. Naprawdę cud. W niedzielę rano otworzyłam Facebooka i pierwszy post, który zobaczyłam, to był program kształtowania sylwetki. Zaczęłam go tak sobie słuchać, obserwować, co mówił wcześniej, co pisał, czy to ma sens, czy to jest logiczne. Zaczęłam obserwować metamorfozy innych dziewczyn i zajęło mi dosłownie 2 dni, że się skontaktowałam. Powiedziałam, to jest właśnie ta inwestycja. Tak miało być. Program poleciłabym komuś, kto jest nieszczęśliwy, niezadowolony z siebie, kto już próbował bardzo dużo różnych diet, kto myśli, że mu się nie uda, kto się nie chce ruszyć z tej kanapy, boi się, bo najtrudniejszy jest ten pierwszy krok.